Finans polecany są. Planowany koszt inwestycji miał wynieść 8,5 miliona złotych netto. Prace miały ruszyć zaraz po wakacjach. Z tego powodu zrezygnowano z otwarcia sezonu na kąpielisku miejskim przy ulicy Ujejskiego. Niestety, firm zainteresowanych przebudową Nyskiego basenu znalazło się jak na lekarstwo. Zaoferowana cena przewyższała prawie dwukrotnie zakładany kosztorys. Jedynym oferentem okazała się firma MTM Budownictwo z Tarnowa. Ta sama, która buduje w Nysie halę sportową. Cena oferty to prawie 19 milionów złotych. Ta kwota to więcej niż miasto zamierzało wydać na przebudowę basenu. Adaptacja, rozbudowa, przebudowa istniejącego basenu na tak zwane Centrum Wsparcia Trzeciego Sektora i Organizacji Pozarządowych. A dokładnie mówimy o kąpielisku miejskim, to jest inwestycja na 9 milionów netto, znaczy przepraszam, na 8,5 miliona netto, z czego chcielibyśmy pozyskać 4,5 miliona w ramach rewitalizacji RPO i 4,5 miliona wkład własny. Brak innych oferentów może być związany z mało precyzyjną dokumentacją projektu, która mogła utrudnić oszacowanie realnych nakładów na budowę. Wśród odpowiedzi na pytania zadane przez potencjalnych oferentów w przetargu, oprócz tych o charakterze specjalistycznym dotyczących ilości stali czy rysunków konstrukcji żelbetowych, znalazły się zupełnie proste, które ujawniły, że zamawiający, czyli gmina Nysa, nie sprecyzowała w projekcie ilości urządzeń siłowni zewnętrznej, nie mówiąc nawet o parametrach tych urządzeń. Kolejne pytanie dotyczące urządzeń rekreacyjnych pozostają także bez konkretnych odpowiedzi. Pytanie numer 9. W dokumentacji brak jakichkolwiek danych dotyczących parku linowego. Odpowiedź. Zamawiający przekazał cały posiadany opis, szczegóły do opracowania w projekcie wykonawczym na etapie realizacji zamówienia. Co oznacza, że wykonawca ma samodzielnie zaprojektować i wykonać ten obiekt bez żadnych wytycznych zamawiającego. To jak kupowanie przysłowiowego kota w worku. Taka dowolność i braki w dokumentacji z pewnością będą skutkować przykrymi niespodziankami, podobnymi do tych, których byliśmy świadkami przy budowie hali sportowej, gdzie nie zaplanowano elementów wyposażenia widowiskowego. Tu mamy teraz zamontowane nagłośnienie. Jak pytam się, co to jest za nagłośnienie, to wszyscy mi mówią nagłośnienie, czyli komunikaty głosowe. Czyli szczekaczki. No czyli... Panu proszę wyjść z holi, dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zainteresowanych, ale żeby móc zapuścić jakąś czy coś... To nie ma tego. No nie ma. Z kolei koszt profesjonalnego nagłośnienia 200 tysięcy. No, zauważyłem parę możliwości, które mogłyby poprawić funkcjonalność pod względem widowiskowości i te wszystkie elementy zostały przedłożone panu burmistrzowi i pan burmistrz z nimi zapoznał. Jednak te wątpliwości mogą okazać się bezprzedmiotowe w konfrontacji z niedoszacowaniem kosztów inwestycji. Przy zakładanych 8,5 milionach złotych cena 18 666 tysięcy złotych zakrawa na żart albo na rażące błędy projektanta, który niedoszacował kosztu inwestycji dla gminy. W tej sytuacji mało aktualny wydaje się argument, by nie otwierać w tym roku kąpieliska z powodu zbliżającej się inwestycji. Proszę Państwa, zapraszamy serdecznie w tym sezonie letnim nad Jezioro Nyskie. Dlaczego? Dlatego, że zarówno kąpielisko miejskie, jak i pokryta pływalnia będą niestety, no przykro nam, ale zamknięte. Oczywiście robimy to wszystko dla naszych klientów po to, żeby podnieść jakość tych usług, które będziemy świadczyć właśnie w tych miejscach. Kąpielisko w przyszłym tygodniu ogłaszamy przetarg i mamy nadzieję, że jeszcze w sezonie letnim wykonawca wykona pierwsze prace remontowe na tym obiekcie. W nieoficjalnej ocenie radnych kwota 19 milionów złotych na tę inwestycję jest absolutnie nie do przyjęcia dla Nysy, ponieważ wymagałaby znalezienia dodatkowych 10 milionów w i tak bardzo napiętym budżecie miasta. Na oficjalne komentarze burmistrza i koalicji w Radzie będziemy musieli poczekać do zakończenia okresu urlopowego, czyli do końca miesiąca.
Na zakończenie miejmy świadomość, że prezentowane kolorowe grafiki nie są elementem projektu i na ich podstawie nikt nie będzie niczego budował. Finans polecany sens.